Iwan Wyrypajew, rosyjski reżyser i mąż Karoliny Gruszki, został zaocznie aresztowany przez moskiewski sąd. Zarzuca mu się dyskredytowanie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej w związku z działaniami na Ukrainie. Wyrypajew publicznie wspiera Ukrainę i apelował do teatrów na świecie, by tantiemy ze spektakli przekazywać na rzecz Ukrainy. Grozi mu teraz nawet 10 lat więzienia. Mąż Karoliny Gruszki nie jest zaskoczony zarzutami i liczy, że Polska nie łajdego Rosji, gdyż posiada również polskie obywatelstwo. Para poznała się podczas festiwalu filmowego w Kijowie i wzięła ślub cywilny w Warszawie, a następnie odbyła ceremonię w moskiewskiej cerkwi. Mają córkę i kilka lat temu zdecydowali się na stałe zamieszkać w Polsce, gdzie otworzyli firmę producentką.